Cześć i czołem, witam wszystkich serdecznie, z tej strony Kowalski i dzisiaj opowiemy sobie o takiej słynnej rzeczy, jaką jest logika. Logika pewnie usłyszeliście kilkakrotnie w swoim życiu, no przecież to logiczne, powinieneś zrobić tak i tak, albo na logikę to trzeba wziąć, że trzeba na przykład takiego tradycyjnego myślenia, że musisz się dobrze uczyć, żeby później znaleźć dobrą pracę i mieć wspaniałe życie. No właśnie, jak to jest z tą logiką? I często jest tak, że czasami rzeczy nielogiczne stanowczo bardziej przynoszą lepsze efekty ogólnie dla człowieka. No i dla tego przykładu, o którym wspomniałem odnośnie takiej nauki, no to prowadzi do tego, że stajemy się w pewien sposób niewolnikiem życia. Podążamy, jeżeli znajdziemy, że tak bym, dobrze się uczymy, jesteśmy uczniami piątkowymi, znajdujemy pracę, no i później pracujemy, no właśnie, pracujemy dla kogo? Dla jakiegoś prezesa, który był osobą trójkową, który musiał sobie, że tak powiem, bardziej urozmaicić to życie, wpuścić się troszeczkę na wyższe ryzyko i doprowadzić do efektu, który jest niebagatela, dużo, dużo bardziej atrakcyjny i pod kątem finansowym i prawdopodobnie, jeżeli się dobrze ułoży, to również pod kątem takiego życia, czyli więcej wolnego czasu, bo jak na logikę rzecz biorąc, więcej wolnego czasu, to oznacza, że jesteście szczęśliwsi. To też jest nie do końca, bo widzicie, znowu użyłem pojęcia logika. A logika nie ma w pewien stopniu znaczenia, no bo jeżeli ktoś wam powie, że bardzo lubi pierogi, no nie wiem, no lubię pierogi. No i teraz ktoś na logikę powie, no jeżeli skoro on lubi pierogi, no to będę mu te pierogi serwował codziennie. To jest chyba w miarę logiczne. No i to się okazuje, że jeżeli będziemy serwować takiemu człowiekowi te pierogi codziennie, to on dojdzie do przesytu, on się zżyga tym, tak? Nie wytrzyma, on będzie mieć prawdopodobnie traumę do końca życia i nielogicznym jest to, na pierwszy rzut oka, że jego ulubiona potrawa stanie się jego znienawidzoną potrawą, czyli można zakłaskać kota na śmierć. I tak samo się dzieje czasami na rynkach finansowych, czasami, czyli dosyć często. Coś, co jest pozornie logiczne, czyli na przykład dynamiczne wzrosty, gdzie opiewa się wielu wszystkich znawców, że będziemy kontynuować, że będziemy rosnąć to the moon. I tak samo w drugą stronę, no bo przecież to jest logiczne, że jeżeli nie mamy do druku pieniędzy, tutaj się odnoszę do rynku kryptowalut i kryptowaluciarzy, którzy jeszcze na tym kanale są, to jeżeli pamiętacie w 2023 roku, to głównie analitycy finansowi twierdzili, że musi być do druk pieniędzy, żeby w ogóle rynek krypto szedł do góry. No jak widzicie, wygląda troszeczkę inaczej. Tego do druku nie było, było zacieśnianie. W związku z czym i tak spowodowało to wzrosty na rynku kryptowalut, no bo tutaj inne aspekty tego rynku się rządzą. Rządzą się w pewien stopniu tylko uczucia, sentymenty i dane obecne zachowanie, to się wszystko w pewien sposób powtarza. I to jest dosyć istotne, a nie powtarzanie takich frazesów, że to jest logiczne, że tak musi być. Jeżeli coś jest logiczne, to znaczy, że już jesteśmy u schyłku, można powiedzieć, takiego uzarania tego, że to się po prostu skończy. Kolejną taką rzeczą, takim przemyśleniem na dzisiaj jest to, że zawsze istnieje koszt alternatywny danej przyjemności. I to nie ma żadnych wyjątków. Ten koszt może być odsunięty w czasie, ten koszt może być na samym początku w ogóle niewidoczny, może być ukryty, ale zawsze on coś powoduje. Jeżeli mamy metodę idealną, no to automatycznie wprowadzamy się w stan błogości, jakiejś nicości i to jest nieprawdą. W tradycyjnym życiu jest zawsze tak, zawsze coś jest obarczone kosztem. Jeżeli wykonujemy jakąś pracę, jakąś przyjemność, nie wiem, jakiś sport, dajmy na to, nie wiem, biegamy i on jest zajebiście, nie wiem, przyjemny, dostajecie, nie wiem, nogi wam się wzmocniły i tak super zajebiście. No i teraz trzeba powiedzieć, że jakie są koszta tego? Nie ma kosztów? No nie, no są koszta. Koszta są tego, że poświęcam temu dosyć dużo czasu i prawdopodobnie ten czas nie wykorzystuję na przykład dla rodziny. Albo kosztem alternatywnym jest sam koszt w ogóle, butów do biegania. Nie mówiąc już o stanie zdrowia, bo
w przypadku przetrenowania, jeszcze nawiązując do tego wcześniejszego tematu, kiedy robimy coś za często, za długo, to powodujemy koszt taki, że nasze ciało też może mieć w przyszłości, niedalekiej przyszłości, problemy na przykład ze stawami. I jak widzicie, na takim prostym przykładzie, te koszty zawsze będą. Jeżeli ktoś twierdzi dzisiaj, że kryptowaluty, że inwestowanie w kryptowaluty to jest dla niego miód i orzeszki, albo inwestowanie na rynkach finansowych to są zajebiste rzeczy, bo siedzi sobie w krótkich shortach przed komputerem i zarabia jakieś tam pieniądze, to kosztem alternatywnym jest tego, co się dzieje z jego psychiką. Przy takich zmianach, jakie są na rynku kryptowalut, chyba tylko wariaci albo ludzie, którzy nie mają uczuć, którzy są po prostu psychopatami, nie mają żadnych uszczerbków na zdrowiu. Trzeba naprawdę o to bardzo dbać. Jednocześnie, jeżeli ktoś to robi, wiadomo, że każdy by chciał jakiś tam zachować zdrowy balans, ale jeżeli ktoś się faktycznie temu poświęca, no to niestety będzie miał koszty alternatywne i nie ma co się z tym kłócić. Dlatego warto też zachować właśnie trochę takiego zdrowego rozsądku, troszeczkę takiej neutralności. I to jest tyle z moich takich tematów, które chciałem poruszyć. Wszystko ma swoje koszty alternatywne, być może w tym momencie niewidoczne. No a nie wszystko, co jest logiczne, to znaczy, że jest dobre. Dajcie znać, co wy o tym myślicie. Może macie jakieś inne przemyślenia. Dajcie znać, jeżeli chcielibyście więcej takich materiałów. I do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.